plener profesjonalistów, którzy zjechali się do Skudzewa po to, żeby to miejsce jeszcze bardziej wypromować w sensie tego sponsoringu intelektualnego. Ponieważ dzieci do nas przyjeżdżają, jest to miejsce, wielki obraz, po którym się one poruszają, inspirują i szukają tej duchowości danego miejsca. Takie założenie naszego było, tego pleneru, żeby zaprosić artystów, pedagogów, nie artystów, ale artystów, pedagogów, którzy rozumieją ten świat dziecka. Najpiękniejsza sprawa to jest to, że oni się zjeżdżają w ogóle do Skudzewa i chcą służyć dzieciom. Bo takie jest przesłanie danego miejsca, taka jest definicja tego miejsca. Takie jest jakby sztandarowe działanie. Dzieci, te najmłodsze, 3-4-letnie, 2,5-letnie dzieci przyjeżdżają do nas na zajęcia, wtórują się w przyrodę, penetrują tą przestrzeń, zanurzają się, zrywają kwiatki i później następuje jakby eksplozja malowania, rozrzucanie tych plam barwnych na płótnie, z czego mamy możliwość obserwowania ich ogromnego zaangażowania. Uczestniczę od samego początku w organizowanych plenerach w Skudzewie. Są to plenery ogólnopolskie, zrzeszające różnych twórców w różnych dyscyplinach plastycznych. No tutaj są ciekawe sytuacje, dlatego że sam przebieg pracy twórczej własnej i podglądanie u kolegów dostarcza nowych inspiracji. Jest to bardzo miłe, fajne, zielone miejsce o dużej możliwości twórczej.